Dzień dobry Państwu, nazywam się Bogdan de Barbaro, jestem psychiatrą i psychoterapeutą, a często zajmuję się terapią rodzin. No i zorientowałem się, że to, co nieraz czy doradzam rodzinom, czy opowiadam, albo staram się ich zrozumieć najpierw, to właściwie bywa tak, że gdyby rodzina sama miała pewną wiedzę, pewne umiejętności, to nie musiałaby iść do terapeuty. I nasze spotkania tutaj przed kamerami będą po to, żebyście Państwo spróbowali sami. Może się okazać, że terapeuta nie jest konieczny, jeśli tylko pewna wrażliwość, pewien sposób patrzenia na siebie i świat zostanie przez Was przyswojona, to jest szansa, że sami sobie poradzicie. Najpierw opowiem o takiej zasadzie, która brzmi dziwnie, ale która wiele objaśnia. Ta zasada brzmi: patrz koliście. Będę mówił o tym, że żeby zrozumieć, co się dzieje w rodzinie, trzeba dostrzegać interakcje, trzeba dostrzegać to, co się dzieje między ludźmi, ale nie poprzez oskarżanie przyczyna-skutek, tylko poprzez dostrzeganie zależności. Czasami mówimy, to jest taniec rodzinny, czasami mówimy karuzela rodzinna. O tym będę mówił na początku. A później opowiem o dialogu. Słowo takie z wyższej półki, ale okazuje się, że jak wniknąć w to słowo, to dialog wcale nie jest taki prosty. Żeby dialog był dobry, musi spełniać wiele warunków, ale takich, które są możliwe do spełnienia. I to będzie drugie nasze spotkanie. Trzecia idea brzmi paradoksalnie. Myśl słabo. Gdyby ją streszczać, powiedziałbym tak. Tam, gdzie dajesz wykrzyknik, tam daj znak zapytania. Potrafimy tak myśleć? To nie jest takie proste. Zwykle jesteśmy gotowi orzekać, oceniać, twierdzić, szybko wiedzieć. A ja będę zachęcał do tego, żeby myśleć ze znakiem zapytania i żeby umieć wątpić w to, co się myśli. Wiem, że to paradoksalne, ale myślę, że przekonam do tego, że to może być przydatne. Następny wątek będzie dotyczył pułapki. To jest pułapka, którą nazwałbym krzywdowiną. Oskarżamy siebie, obwiniamy drugiego, czujemy się skrzywdzeni. Jak tę pułapkę zdefiniować, jak ją najpierw zobaczyć, jak z niej wyjść? Będę się starał przekonać, że warto, bo pułapka krzywdowiny jest jedną z najważniejszych w życiu rodzinnym. Czy jesteśmy w stanie uniknąć pozycji skrzywdzonego? Nie wiadomo, zobaczymy. Namawiam. Jest dla nas oczywiste, że każdy wiek ma swoje prawa. Mamy swoje dzieciństwo, młodość, dorosłość, czas seniora. Ale podobnie da się myśleć o rodzinie. Jeżeli w ten sposób spojrzymy na etapy życia rodzinnego, to przybędzie nam nie tylko wiedzy i wrażliwości, ale też umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Bo w każdym etapie życia rodzinnego potrzebne są inne umiejętności, inna wrażliwość, inny sposób radzenia sobie. Nasze życie jest ciekawe nie tylko dlatego, że pełne wydarzeń. Nasze życie jest ciekawe także dlatego, że mamy w sobie swoich przodków. Może to brzmi dziwnie, może to brzmi jakoś mistycznie, ale to jest fakt. Nosimy w sobie przesłania, legendy, tajemnice naszych dziadów, pradziadów. Nosimy w sobie kulturę naszych poprzedników. Nie zawsze o tym wiemy, a to wpływa na nasze życie. Warto to znać. Nam zależy na rozwoju, ale rozwój zależy od tego, czy czujemy się bezpiecznie. Zmiana jest możliwa wtedy, kiedy nie jesteśmy opanowani strachem ani zagrożeniem. Więc gdy będę mówił o rozwoju i o zmianie, to będę także mówił o ryzyku. Takim podstawowym ryzykiem czy zagrożeniem dla rozwoju jest przemoc. Przemoc w rodzinie polskiej się często zdarza. Rozeznanie w tym, także przemocą cienką kreską pisaną. W tym trzeba się wyznać, to trzeba rozumieć, to trzeba znać, żeby się tego wystrzegać i żeby umieć z tym sobie poradzić. To będzie mowa o przemocy, ale w gruncie rzeczy o tym, jak się przemocy nie poddać, żeby iść w rozwój. Już z tego katalogu spraw, które przedstawiłem, wynika, że będę mówił na wszystkie strony. Ale jest taka nadzieja, że w którymś z tych wątków odnajdziecie siebie.
odnajdziecie swój kłopot albo swój problem i być może to, co opowiem, będzie dla Was przydatne. Taką mam nadzieję, chciałbym się przydać. Może ta inspiracja będzie jakoś użyteczna, może się okazać, że terapeuta i wizyta u terapeuty nie będzie konieczna. Czasem tak się zdarza, że sama krótka wypowiedź otwiera drugiemu myśli i ten już idzie swoją drogą. Zapraszam. EUFIRE.pl